Cześć. Tak? A mogę ci dać za chwilę? No. Tak. Widzisz, bo kamerzysta nas kameruje. Pamiętasz to wszystkich? Tak, dzisiaj jakiś spokój. W tydniu, wiesz? To bardziej niedziela się stresuje, a w tygodniu tak... Mniej. To trzeba wszystkie mecze przekładać. No. Pytaj się Rafała o pompkę. To jest takie fajne krokowate. No. Rafał, o co chodziło z tą pompką? Nie odpowiadam na takie pytania. No bo to się może kiedy na to poślizgnąć. Może tam nie rośnie chyba chyba. Tam zawsze ty jak polecenie jak dostał, to rozmusza przejechać, bo nie cofnie. To do luchtu szybciej. Powiedz, jak startu, jak jada szybciej, idzie większe ciśnienie i tej wody idzie więcej. A ktoś pytania odnośnie torów właśnie. To Rafał. Twardo jest. Twardy. Za twardo. Twardo jest, ci co trenowali to wiedzą, że jest twardo. No, ja myślę o ostatnie zawody, wszyscy jechali na tym twardym, na tych motocyklach meczowych, no to już też są potrenowani trochę. No i trzeba zacząć. Tak, ostatnio my kończyli, mam nadzieję, wyskoczymy ze startu. 5-1, 5-1, do widzenia. To dwa biegi, tylko jedziemy. No, a potem może być 4-2, nie? Walczymy ci o zwycięstwo. Wszyscy niech się dołożą, będzie dobrze. Gadał mi, no. Do piątej żeście żrali piwo, teraz moja. Ale jest odstresowany mi. Startowali z wszystkich pól, startowali o 5 rano z kończy. Dzisiaj ROF mierzy się z Fogołunią, czyli twoim macierzystym zespołem. Dla ciebie musi być to wyjątkowe spotkanie. Dzisiaj niestety będziesz oglądać je tylko z parku maszyn. Tak, no i tutaj trochę dla mnie szkoda, że no tak się złożyło, że nie mogę startować w tym meczu. No ale jestem z chłopakami w parkingu, żeby w jakikolwiek sposób im pomóc, a na pewno jest to jakiś szczególny mecz, bo tak jak powiedziałeś, przyjechał mój były klub, w którym startowałem przez większą część swojej kariery, no i jakiś taki jest dodatkowy punkt tego meczu, no ale chłopacy muszą pojechać jak najlepiej, żeby wygrać te spotkania. Pierwszy mecz przeciwko Fogołunii w barwach ROW-u pojedzie Tobiasz Mosielak. Jakie było uczucie twoje, kiedy pierwszy raz startowałeś przeciwko Fogołunii? No na pewno dość dziwne, tak? Taka praca i tutaj sentymenty i wszystko trzeba odłożyć na bok i wykonywać jak najlepszą pracę dla obecnego zespołu, dla obecnego klubu, także tak jakoś to wyglądało. Jaki wynik dzisiaj wytypujesz? Obojętnie nawet dwoma do przodu, ale żeby ten mecz wygrać, bo na pewno będzie to bardzo istotne spotkanie w kontekście walki o play-off, także tutaj nawet najmniejsza wygrana będzie na pewno dobra, także jeżeli byłoby 46-44, to byłoby super. Panie prezesie, rok temu Fogołunia wysoko przegrała w Rybniku. W tym sezonie na pewno liczycie tutaj na odwrotny wynik. No nie, jesteśmy przygotowani do walki, także zobaczymy. Tor pokaże, warunki są jakie są. Tor bardzo twardy. Zobaczymy po 15 biegach. Teoretycznie ten tor powinien wam pasować, bo wy w Lesznie ciągle jeździcie na twardszym torze. No nie, chyba nie na aż tak, także zupełnie inny ten tor nasz jest, który się odsypuje, tutaj jest mniej, inaczej to wygląda. Ale mówię, jesteśmy przygotowani dobrze, myślę, że będzie dobra walka i dobry mecz.
Jest to co prawda szósty mecz Rowu w tym sezonie, ale wielu mówi, że może być to kluczowy mecz w kontekście walki o play-offy. Jak to pan widzi? Każdy mecz jest szalenie ważny, ale tak jak mówicie, ten mecz może mieć kolosalne znaczenie co do tego, kto znajdzie się w fazie play-offy. Dzisiaj zmiana w składzie Rowu. Nie jedzie Robert Chmiel. Dlaczego? Pytanie do trenera. Trener się zajmuje zawodnikami młodymi, z nimi na co dzień, także doskonale widział, kto jest w jakiej dyspozycji i na pewno podjął jedyną słuszną decyzję. Dzisiaj w Rybniku przygotowany jest strasznie twardy tor. W Lesznie też jeżdżą na takim twardym torze, ale nie aż takim. Więc czy to może sprzyjać właśnie zawodnikom też w Fogouni? Bo wielu mówi, że jak Rof trochę zaryzykował tym, że zrobił twardy tor pod Fogounię. Ale nasi chłopcy też lubią na takich nawierzchniach jeździć, a no jest taka tendencja, że niemalże na każdym stadionie można spotkać twardy tor. To idzie wszystko w tym kierunku, także tutaj robienie jakichś mega przyczepnych nawierzchni mija się z celem, bo potem tak będzie wszystko poprawiane, także lepiej się przygotowywać od razu na takiej właśnie nawierzchni, a nie na jakiejś mega kopie, która potem w dniu zawodów przed samymi zawodami będzie zmieniana na nawierzchnię twardą. Grigori Łaguta nie wystartował w lidze szwedzkiej. Dlaczego? Czy to jeszcze jakieś odczuwanie tej kontuzji, którą zdobył podczas zawodu we Włoszech? Szykował się na mecz Rowu z Unią Leszno. What happened? He turned left on me. Look, my foot in his wheel. Nie tylko z Leszna, bo prowadził wyższy z Rybotami. Prosto. Mateusz dzwonił. Spowodował, że jedziemy raz jeszcze. Przecież łańcuch mi ściągnął, na prostej. Uderzył mnie, był z tyłu. Macierzystej drużynie. Boli go to w sercu, ale robi to dla Rybnika. Coś pięknego. Tobiasz, kochamy cię. Ale nie odpuszcza z
jestem gota! Czy wejdziesz? Na razie nam idzie dobrze, oni mają większe problemy. Trzeba zrobić. Nie ma co nerwówki wprowadzać. Patrzcie, ciepło jadę. Dwie trójki przez efekty, nie? Także robimy to, co my robili. Niech się kopci. Trudno, ale nam dobrze idzie, nie? Czy chcecie water? Ready? Tak? Troszkę. Come on! We'll be right back.
25 sekund do startu Ligi 12. Zajkulino w żółtym, Dominik Kubera w kasku białym, Gonzalo Lars Kubin w niebieskim, Max Frick w kasku koloru czerwonego.
Panie trenerze, porażka dzisiaj w meczu przeciwko Fogouniu. Czego zabrakło w drużynie rybnickiej? Niczego nie zabrakło, wszystko było tak jak trzeba. Gdyby było tak jak trzeba, to Rów by wygrał. Po prostu przeciwnik był w końcówce trochę lepszy, a no tych... nam wystarczyło zaskoczenia torem do któregoś tam chyba 6., 7. biegu. Natomiast jak się okazało, że przeciwnik no, nie daje rady, było dużo biegów takich przerwanych. Zawodnicy mogli startować drugi raz, powtarzanie, mogli zmieniać przełożenia, mogli zmieniać ustawienia motocykla. No w końcu się dopasowali i, no i w końcówce nas zabrakło. Jak pan skomentuje to wykluczenie Larsa z skupienia, który no, mimo wszystko był tam wypychany przez Piotra Pawlickiego i nie miał tam praktycznie w ogóle miejsca? No ja byłem zbyt daleko tego zdarzenia, żeby cokolwiek na ten temat powiedzieć. Ogólnie też było dużo kontrowersyjnych dzisiaj sytuacji, chociażby z nierównymi startami, gdzie na przykład bodajże w 12 biegu smektała się, ruszał na starcie, sędzia tego nie puścił, a w kolejnym biegu zrobił to samo skupieni tego i to przerwanie było już. No, no też nie mogę tego powiedzieć, dopiero może zobaczę powtórki w telewizji, no to wtedy coś będę mógł na ten temat powiedzieć. Natomiast no, do sędziowania się nie ma co przyczepiać. Takie jest dzisiaj to sędziowanie i taki jest ten sport, taki jest ten żel. No, zabrakło. Piękna po prostu porażka. Panie trenerze, minimalne zwycięstwo w ogóle w Rybniku, ale przyszło to z trudem. Przyszło z trudem. Sami widzieliście, mecz był bardzo ciężki. W Rybniku defekty, u nas wykluczenia i w Rybniku wykluczenia, więc to pokazuje, jakiej wagi był ten mecz dla obu drużyn. Myślę, że widowisko było wspaniałe, więc kibice mieli na co popatrzeć. Jak pan skomentuje decyzję sędziego? Dzisiaj w meczu było mnóstwo kontrowersyjnych decyzji, chociażby ta z Pawlickim w swoim pierwszym biegu i ta w jego czwartym wyścigu. Od komentowania sędziów jest pan Leszek Dębski. Musimy poczekać do niedzielnego, tam chyba wokół toru to się nazywa, czy nie wiem jak to wieczorem to można obejrzeć. Ja pana sędziego komentować nie będę, bo nie moja rola jest. Ten tor w Rybniku dzisiaj był wyjątkowo twardy. Zawodnicy właśnie mówili, że w Lesznie jest twardo, ale tak jak w Rybniku to jednak nie jest. No widocznie jednak Leszczynianom się dzisiaj ten tor spodobał, bo w drugiej fazie spotkania nadrobiliście te stracone punkty. Nadrobiliśmy, bo był pierwszy zestaw wylosowany, więc lepszy układ mieliśmy po biegu 9 i dlatego żeśmy odrabiali. Najważniejsze było zbyt dużo nie stracić do 9 biegu, a potem układ tabeli już mówił o tym, że możemy zacząć odjeżdżać i to nam się udało. Jedynym minusem w kadrze Fogouni był dzisiaj Peter Kildemant. Czy to jeszcze ta kontuzja mu przeszkadza w solidnym punktowaniu? No, Peter walczył, ale punktów za wiele nie przywiózł, ale na pewno robił co mógł, żeby było dobrze. Jesteśmy teamem i wszyscy jedziemy no, na 200% właściwie w meczach i Peter też jechał, a jego zdobacz punktowa była po prostu mniejsza niż innych. Grisza, bardzo dobry występ w twoim wykonaniu. No niestety zabrakło punktu w zasadzie na pozytywny wynik dla rowu. No tak, to 13 punktów zdobył. Było dobrze, że wszystkie chłopaki podrobili i zdobyli troszkę więcej punktów, bo no, robili. Było bardzo fajne, cieszę się, żeby zwycięstwem. No co, nic nie zrobisz, to stało. No, przegrali. Leszno nie jest słaba drużyna też. Nie walczy, żeby popaść w półfinał. I, no co, my też walczymy i co mogli zrobić, to zrobili. Jakby ten nie parobyć efektów, byłoby inny by wynik byłby. Bardzo ostry mecz był dzisiaj. Jak ty to skomentujesz i jak ty to widziałeś z tej perspektywy? Nie no, mecz był no, ostro szedł, no co nic, chłopaki walczyli i walczyli, wiedzieli o co walczyli, żeby dobyć zwycięstwo i Leszno dzisiaj trochę mocniej, co Rów Rybnik. Przez moment nawet prowadziłeś w tym ostatnim biegu. Czego tam zabrakło? No jakby wyprzedził Emilię po prostu, no, tam było bardzo takie, miał taką bardzo mocną prędkość i co by mnie było zahamować, bardzo było ciężko zahamować. On nie szło mnie trochę ze środku toru i wrócił z powrotem, no już on był napędzony i uciekł znowu. Ale bądź co bądź, chyba jesteś zadowolony z tego występu, to jest potwierdzenie twojej formy na rybnickim stadionie. Tak, jest zadowolony, wszystko pasuje. Dziękuję swoim mechanikom, masterom, którym silniki robię. I chciałbym podziękować wszystkie drużynie Rów Rybniku, kibicom i sponsorom.
Jest zadowolony, myślę, że dalej my walczymy i dalej będziemy ścigać. Było bardzo twardo w Rybniku. Na początku wyglądało to, jakby was ten tor zaskoczył. Jak było w rzeczywistości? Nie było aż tak twardo, po prostu było sucho, może dlatego, bo naprawdę pogoda była tak dosyć ciepło było i może jak wody lali, a tor jest bardzo duży, no to jednej poliwaczki chyba brakowało. No i tak dobrze odjechaliśmy, wszyscy cali i zdrowi. Piotr Pawlicki powiedział, że dzisiaj na stadionie było wyjątkowe buractwo i walka nie fair niektórych zawodników. Jak ty skomentujesz tę sprawę? Czy ty też jakby spotkałeś się z taką sytuacją na torze? Ja powiem takie, że no, były sytuacje skomplikowane i no, trzeba było może no, trochę podjęcie decyzji jakieś było trochę błędne, mi się wydaje, ale no, jest na to sędzia, który decyduje i są zawodnicy, ale no, ja nie mogę nic więcej powiedzieć, także no, chyba trzeba po prostu zaakceptować to dzisiaj no, i jechać dalej. Dzięki.